Żyjemy w czasie niewyobrażalnego postępu technicznego i naukowego. Postępu we wszystkich dziedzinach, łącznie z medycyną. I właściwie byłoby wszystko pięknie, bo postęp kojarzy się razem zazwyczaj z czymś dobrym, ale jednak postęp zawsze na tej ziemi, gdzie ludzie są niestety zepsuci, wiąże się z ryzykiem i budzi różne emocje. Jedni wiążą z postępem nadzieję, drudzy obawy. Pytanie, czy uzasadnione? Zwróćmy uwagę, że kiedy medycyna i technika łączą się razem, odnosi się naprawdę wiele spektakularnych sukcesów. Ciężko uwierzyć w to, że właściwie minęło 50 lat od pierwszego udanego przeszczepu tak ważnego dla człowieka narządu, jakim jest serce. Wyobrażamy sobie, że w tamtych czasach, kiedy pierwsze kroki w tym kierunku były stawiane, ludzie bardzo często nie tylko wiązali z przeszczepem serca nadzieję na przedłużenie życia osób, u których nie było innej nadziei, ale również właśnie obawy. Być może były to obawy związane z tematem tabu, jakim serce zawsze zdawało się być. Oczywiście w XX wieku, kiedy anatomia, fizjologia były już dosyć rozwinięte, te obawy były dużo mniejsze niż kilkaset lat wcześniej, ale z pewnością jeszcze miały miejsce, ponieważ nawet do dzisiaj temat przeszczepów narządów budzi skrajne emocje wielu. Mamy dzisiaj również sztuczne implanty, czyli takie wytwory zastępujące prawdziwe narządy. Mamy sztuczne tkanki, hodowle tkankowe. Wyobrażamy to sobie? Mamy również możliwość korzystania z takich technologii tak zwanych hybrydowych, a więc połączenia żywej tkanki z jakimś szkieletem sztucznie stworzonym przez człowieka. I wszystko idzie w takim kierunku, że niektórzy obiecują, że będziemy żyć wkrótce wiecznie, że nasze niszczejące narządy będzie można wymieniać na takie nowe, takie stworzone właśnie w hodowlach, w jakichś laboratoriach, może w fabrykach. Nawet takie wystawy mówiące o ludzkim ciele, które były gdzieś tam kilka lat temu w Polsce pokazywane, mięśnie człowieka, różne inne narządy wewnętrzne i ostatni etap tej wystawy wskazywał na szkielety przyszłości, gdzie zamiast naturalnej nogi była noga, która była sztuczna, ręka, a potem cały szkielet taki przyszłościowy, pokazujący, jak będzie kiedyś wyglądało ludzkie ciało. No, czy tak będzie? Zwróćmy uwagę na leki. Jeszcze 20-30 lat temu walka z białaczkami, a 40 lat temu to już w ogóle u dzieci, była bardzo często walką przegraną. Dzisiaj większość przypadków tej poważnej choroby jest uleczalna dzięki między innymi właśnie chemioterapii, która bardzo mocno się rozwinęła. Widzimy, że dzisiaj inne nowotwory też są coraz bardziej skutecznie leczone, pomimo że nadal zbierają ogromne żniwo, ale także dochodzi do tego, iż zaczyna stosować się terapie genowe. Tak, w chorobach, gdzie od urodzenia ludzie skazani są na pewną i bardzo często następującą w cierpieniach śmierć z powodu niedoborów jakichś enzymów, a to wszystko z uwagi na uszkodzenie DNA w całym ciele, we wszystkich komórkach. Kiedyś ci ludzie umierali, a dzisiaj? Dzisiaj można podać lek, który dostarczy brakujący gen albo wyciszy gen, który z kolei może za bardzo jest aktywny i spowoduje zahamowanie objawów choroby. Już dzisiaj przedłuża się w ten sposób życie. Coś, co kiedy ja byłem na studiach medycznych, wydawało się melodią przyszłości, że może nigdy to nie nastąpi, dzisiaj rzeczywiście wchodzi w codzienne użycie. I nawet w takim kraju, jakim jest Polska, gdzie pieniędzy nie na wszystko starcza, kilka takich leków jest refundowanych. Zobaczmy, że wielkie nadzieje wiąże się też z tak zwanymi komórkami macierzystymi, które można programować w kierunku rozwoju w różne strony, różne tkanki brakujące, potrzebne, chore, aby je zastąpić nowymi narządami. Technologie diagnostyczne, gdzie coraz skuteczniej, na coraz wcześniejszym etapie można wiele chorób zdiagnozować, aby je szybciej i skuteczniej leczyć. Miniaturyzacja tych narzędzi,
kwestia tego, że dzisiaj możemy docierać do naczyń, ale to nie tylko tych największych, ale też coraz mniejszych. Już niektórzy mówią o mikrorobotach, które będą penetrować nasze ciała, aby znajdować chore komórki, wysyłać sygnał, może leczyć od razu. Zobaczmy. I coraz większa dokładność jest tych wszystkich sprzętów. Co też ważne, wiele technik jest coraz bardziej mało inwazyjnych. Kiedyś, żeby zoperować brzuch, trzeba było cały brzuch otworzyć na szeroko. Dzisiaj 3 nacięcia, 3 dziureczki i już wszystko można zrobić, nie raniąc człowieka zanadto. Można w ten sposób operować również stawy i wiele, wiele innych narządów. Zobaczmy też, że dzisiaj, może ten temat troszeczkę ucichł, ale klonowanie w zasadzie jest w zasięgu ręki człowieka. Wiemy, że zwierzęta już z powodzeniem są klonowane. Wiemy też, że a propos ludzkiego genomu powiedziano, że prawie 100% wiadomości zawartych o człowieku w genie jest już poznana, czyli ten gen jest prawie całkowicie sekwencjonowany. Zostało bodajże kilkadziesiąt tysięcy genów tylko do tego, aby je poznać i zrozumieć, na czym polegają pewne różnice między poszczególnymi osobami. Drodzy, to jest niesamowite. Kiedy do tego dodamy jeszcze kwestie energetyki i technologii, tak zwane domy pasywne, tak, które nie produkują żadnych gazów cieplarnianych, które powodują to, że nasze środowisko będzie piękne, zdrowe. Mówimy też o żywieniu, nowoczesnym żywieniu, które ma za zadanie przede wszystkim ograniczyć czy odejść od spożywania produktów odzwierzęcych na korzyść produktów roślinnych. No wydaje się, że świat może pędzić tylko w dobrą stronę. Odnawialne źródła energii, panele słoneczne, elektrownie wiatrowe, wodne, recykling odpadów. Czy nie maluje się przed nami taka bajka o dobrobycie i wspaniałym życiu na świecie, na Ziemi? Wiele osób tak to rozumie i przedstawia. Zobaczmy jednak, do czego nas to może prowadzić. Jedni mówią tak, zyskamy nieśmiertelność. No, jak nieśmiertelność, to przynajmniej długowieczność. Albo życie w długim okresie czasu bez chorób. Bo jeżeli będą się pojawiać, będziemy mieli natychmiast narzędzia, żeby je zlikwidować. No a poza tym, w tak zdrowym środowisku, do którego dążymy, to tych chorób będzie na pewno mniej. Takie nadzieje niektórzy wyrażają. Ale inni mówią, że narażamy się na pewnego rodzaju nadużycia, stosując tak dalece zaawansowane techniki. Zwłaszcza kiedy już temat dotyka między innymi przeszczepów narządów albo kwestii genetyki, to tutaj budzą się naprawdę różne emocje. Kwestie klonowania to też taki temat, który różnie bywa rozumiany. I niektórzy wręcz twierdzą, że tego typu zachowania zamiast pomóc, to pogorszą nasze życie, być może je skrócą, z pewnością mogą nam zaszkodzić. Jeszcze inni patrzą wyżej, patrzą dalej. Nie mówią o tym, co tu i teraz. Że z jednej strony produkując pewne wspaniałe rzeczy, przedłużamy życie, ale z drugiej strony potrzebujemy materiałów do wytworzenia tych rzeczy, które są i tak nieekologiczne. I to wszystko się zamyka w błędnym kole, ale patrzą dalej i wyżej. Mówią, dobra, słuchajcie, ale my przekraczamy granice dostępne tylko dla Boga. My sięgamy do serca ludzkiego, my sięgamy do genów, a przecież tam znajduje się informacja o nas samych, o naszej istocie, o naszym jestestwie. To, co decyduje o tym, kim jesteśmy, to, co może decydować o naszym przeznaczeniu. Czy rzeczywiście dotykamy sfery, która jest zarezerwowana tylko dla Boga? Czy Bóg by na to w ogóle nam pozwolił? Widzimy, taki temat dosyć szeroki. Na pewno nie na wszystkie pytania dzisiaj tutaj odpowiem, ale chciałbym zwrócić uwagę na, myślę, najważniejsze aspekty w tym temacie. Więc jeszcze raz podkreślam. Skrajne emocje. Hura optymizm kontra czarnowidztwo. Wydaje się wręcz, że tych czarnowidzów jest więcej niż hura optymistów w kwestii tych nowinek, obawy, które się pojawiają w związku z tym rozwojem technologii, jednak dominują. Ale jakie emocje są, czy może jakie emocje powinny być wśród osób wierzących, wśród chrześcijan znających Biblię, mówiącą o losach świata, mówiącą też o tym, jakie ma i może być przeznaczenie każdego z nas. Jakie emocje towarzyszą Tobie? Bracie, siostro, jakie
emocje towarzyszą mi, kiedy słyszymy o takich rzeczach, o czym myślimy? Spodziewam się, że problem mógł być podobny właśnie 50 lat temu, kiedy ten pierwszy przeszczep serca nastąpił, a ktoś na przykład wyciągnął Biblię i otworzył Psalm 139 na wersecie 23. Psalm 139, 23 mówi: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Psalmista daje prawo do poznania własnego serca tylko Bogu, nie żadnemu człowiekowi. To problem nie tylko 50 lat temu, ale i dużo wcześniej, kiedy zaczęto na szeroką skalę wykonywać sekcję zwłok. To był temat tabu, to było coś jak naruszenie świętości, dotarcie do głębi człowieka, do której wcześniej miał dostęp według zrozumienia niektórych tylko Bóg. I co się stało? Wydaje się, że nic. Oprócz tego, że ludzie bardziej i lepiej zrozumieli to, jak funkcjonuje człowiek, jego organizm, to na nic więcej to nie wpłynęło w kwestiach duchowych. Chociaż część osób, kiedy lepiej poznała działanie organizmu, myślę, że oddała Bogu chwałę, mówiąc: wow, to jest niesamowite. Panie, jak Ty to wszystko stworzyłeś? Jak to cudownie działa? A Psalm 51, werset 12, znowu odnośnik do serca. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Może się mylę, ale wyobrażam sobie jakieś takie dyskusje wśród wierzących osób, które mówią: ja nie zgadzam się. Jakbym umierał, zostawcie moje serce u mnie, nikomu go nie oddam, bo tylko Bóg może stwarzać serce na nowo. To jest temat, który zostawmy Jemu. Dzisiaj może już mniej osób tak myśli, ale pojawiają się, tak jak wspomniałem, nowe tematy. Czy to wszystko nie jest zuchwalstwem? Czy to wszystko nie jest porywaniem się, przedłużaniem życia doczesnego kosztem życia wiecznego? Bo skoro wchodzimy na teren być może zakazany przez Boga, ryzykujemy utratą życia wiecznego. Choćbyśmy mieli parę lat żyć dłużej tutaj z przeszczepionym sercem, czy Bóg wyraża na to zgodę? Dzisiaj wiemy, że tak naprawdę serce jest narządem tłoczącym krew, a siedzibą myśli jest mózg. No i znowu pojawiają się nowe emocje, bo ktoś wspomina o przeszczepie mózgu, ktoś mówi o operacjach mózgu, o wycinaniu całych płatów, o leczeniu chirurgicznym, tak? O innych metodach dostępu do tego tak ważnego dla nas narządu. Dzisiaj znów mówimy o genach. O genach, które jeszcze głębiej tak naprawdę stanowią o naszej istocie niż tylko nasz narząd, którym jest mózg. No i słuchajcie, jeżeli ludzie wnikną do głębi naszych mózgów, wnikną do głębi naszych genów, czyż nie poznają całej wiedzy dotyczącej nas? Czy trochę się w tym zaczynamy nie obawiać, martwić się? A być może, jeżeli tak wnikną szczegółowo, tak głęboko w nas samych, to może nas będą chcieli zmodyfikować, zmienić. Pytanie jeszcze, czy na lepsze, czy na gorsze? Czy może tak nas zmienią, żeby było nami łatwiej manipulować? No takie dzisiaj pojawiają się pytania. Oczywisty jest wpływ medycyny interwencyjnej i profilaktycznej na zdrowie człowieka, ale też zwróćmy uwagę na to, jak dalece dzisiaj poszła wiedza dotycząca takiego przesłania, że w zdrowym ciele jest też zdrowy duch. A więc wiele osób podkreśla, że tak już z innej strony patrząc na nasze ciało, jeżeli dbamy o nasze ciało, to zapewniamy w nim życie Duchowi Świętemu. Czyli to jest taka moralna decyzja, żeby przedłużać i poprawiać swoje zdrowie. Aby nasz duch mógł tutaj służyć Bogu, abyśmy mogli być zbawieni, którzy nawet do tego stopnia gdzieś wysnuwają związki przyczynowo-skutkowe. Ale czy każdy zdrowy fizycznie człowiek rzeczywiście jest też zdrowy duchowo? No myślę, że to jest pytanie retoryczne, a odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy zdrowy fizycznie człowiek zostanie zbawiony? Czy każdy taki, który maksymalnie
stosuje profilaktykę, może najlepsze zasady zdrowia, 7 zasad zdrowia Kościoła Adwentystów, a może jeszcze ma przeszczepione narządy, takie nowe, świeże, żeby żył dłużej. Będzie żył wiecznie? Uniknie w końcu śmierci? Tymczasem nadal, pomimo tych wszystkich niewątpliwych zasług medycyny, techniki, czytamy w przypowieściach Salomona 24:12, że to Pan Bóg pozostaje tym, który bada serce. Podobnie i psalmy, które przed chwilką czytaliśmy, wcale nie zdeaktualizowały się. W sensie duchowym to nadal Pan Bóg, tylko i wyłącznie On. Dowiaduje się wszystkiego o nas samych. Tylko On ma takie możliwości, aby wniknąć najgłębiej. Głębiej niż każda najnowocześniejsza technologia diagnostyczna. Przypowieści 24:12 mówią, jeżeli mówisz, nie widzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Pomimo, że fizycznie jesteśmy tak zaawansowaną kulturą, technologią, to jednak nadal nie przeskoczyliśmy tego miejsca, które pozwala na ocenę motywacji, na ocenę tego, co tak naprawdę siedzi w sercu. O tym wie nadal tylko i wyłącznie Bóg. I to On, jak jest napisane, odda kiedyś każdemu sprawiedliwie w związku z tym. Kiedy myślimy o tych różnych wątpliwościach i o tych wątkach, które wspomniałem, i zastanawiamy się, jaki może być moralny wydźwięk decyzji, kiedy na przykład w dzisiejszych czasach bardzo podnoszony jest temat chociażby szczepionek, które nie do końca są nazywane przez niektórych szczepionkami, tylko lekami modyfikującymi geny. Czy też kiedy myślimy o innych budzących kontrowersje metodach przedłużania życia, czy metodach, które niektórzy nazywają jako przedłużającymi życie. Wiecie, dla mnie takimi metodami mogą być różne niekonwencjonalne leki czy terapie. Kiedyś podchodziłem do tego bardzo, bardzo konserwatywnie, rygorystycznie i prowadziłem długie dysputy i kłótnie, próbując przekonać innych do moich racji. Myśląc, że muszę tak długo walczyć, dopóki oni nie zrozumieją tego, co ja mam na myśli, bo ja mam rację, to oni się mylą, przecież ja jestem lekarzem, a oni powinni wszyscy dostosować się do mojej wiedzy. Ale zrozumiałem wtedy jedną rzecz. W liście apostoła Pawła do Rzymian w 14 rozdziale 22 i 23 wersecie napisane jest coś, czego żadne argumenty ludzkie często nie są w stanie zmienić. Rzymian 14:22-23. Tutaj jest to odniesione do jedzenia, ale wierzę, że możemy to rozszerzyć na wszystkie tematy. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre, lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Pan Bóg pomaga mi zrozumieć ten fakt, że różni ludzie mogą mieć różne przekonania. Pan Bóg, który bada serca, wie najlepiej, kto rzeczywiście do czego jest przekonany i kto czegoś nie robi bądź robi dlatego, że w jego właśnie przekonaniu to jest najlepsze wyjście. Czy ja mam prawo osądzać i skazywać kogoś na wieczne potępienie z uwagi na to, jak mi się wydaje, że dana sprawa wygląda? Zwłaszcza jeżeli sytuacja dotyczy rzeczy nieopisanych bezpośrednio w Biblii, właśnie takich jak szczepienia, metody leczenia genetycznego, przeszczepy in vitro itd., itd. Zobaczmy, że kiedy pozwolimy sobie na to, aby przede wszystkim samymi przed Bogiem stanąć i powiedzieć, Panie Boże, pomóż mi zrozumieć dany temat i będziemy się tego trzymać konsekwentnie, nie oskarżając, nie potępiając drugiego człowieka,
życie stanie się dla nas, myślę, trochę lepsze, nie mówię prostsze, ale z pewnością w kontakcie z Bogiem dużo, dużo lepsze i myślę, tak jak być powinno. Bóg mówi, kto postępuje wbrew przekonaniu, jakie ma, ten grzeszy. Jeżeli ja zaszczepię się na przykład tylko dlatego, że no powiedzmy, chciałem pojechać za granicę na wakacje, ale w głębi serca mam przekonanie, że ta szczepionka jest szkodliwa dla mnie. Czy Bóg pochwala takie zachowanie? Myślę, że nie. Jeżeli ja mam wątpliwości, kiedy coś jem, kiedy coś spożywam, jeżeli mam wątpliwości, kiedy przyjmuję jakąś formę terapii, to powinienem odmówić jasno i otwarcie. Dzisiaj mamy takie prawo, pomimo pewnych restrykcji, które wiążą się z odrzuceniem tego czy innego sposobu postępowania. Podobnie jest we wszystkich innych kwestiach. I czasami zdarzy się tak, że ktoś w wyniku decyzji, która jest motywowana jego przekonaniem, czasami błędnym, straci docześnie. Może zachoruje na to, na co się nie zaszczepił i umrze. Może się zdarzyć tak, że nie skorzysta z innej formy leczenia, albo przekonał się do leczenia w sposób, który jest szkodliwy i to mu jeszcze odbierze zdrowie i to mu skróci życie na tej ziemi. To wiecie, w myśl tych słów, które przeczytałem, myślę sobie pół biedy. Pół biedy. Ten człowiek postąpił zgodnie z przekonaniami, jeżeli takie rzeczywiście miał. Pan Bóg zna jego serce. I nawet jeżeli na tej ziemi skrócił sobie parę lat życia, może trochę pocierpiał fizycznie, to najważniejsze jest to, że uratował życie wieczne. Czy dopuszczamy taką możliwość, że możemy się nawet w Kościele różnić pod pewnymi względami, które nie są jasno, jednoznacznie określone w Piśmie Świętym i możemy jednocześnie znaleźć się wszyscy kiedyś w niebie, w gronie zbawionych. Ci, którzy są za i którzy są przeciw pewnym sposobom postępowania, pewnym sposobom leczenia, profilaktyki i tak dalej, można mnożyć te sprawy. Spójrzmy, kiedy otworzymy znowu Biblię na Księdze Joba, na 12 rozdziale, w wersecie 9 i 10, widzimy tam, że Job jest w pełni pewien, przekonany jest co do tego, w jaki sposób został ukształtowany, jak znalazł się na tej ziemi. Joba 12, 9, 10 mówi: kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana? W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Dokonała tego ręka Pana. To Bóg daje i kształtuje życie. To On jest tym, który zapoczątkowuje cud narodzin, kiedy z jednej komórki powstają kolejne. One są na początku identyczne, a potem w jakiś sposób, nie wiadomo do dzisiaj jaki, te komórki organizują się w narządy, w symetryczne części ciała, że nasze ręce, nogi są tak samo długie, zazwyczaj, jeżeli nie ma żadnej choroby czy zaburzenia. To Bóg dalej jest tym, który daje życie. Kiedy ludzie myślą, że in vitro albo klonowanie jest wejściem na teren zakazany przez Boga, pomyślmy chwilę, czy to ci ludzie tak naprawdę dają to życie? Czy ludzie nie korzystają i tak z mocy Bożej, z Bożej iskry, z Bożego tchnienia, dechu życia w tej komórce, o której mówimy? Problem może być dopiero to, jak to życie traktują później, kiedy ono się rozwija, co się dalej z nim dzieje. Ale sam moment zaistnienia nowego organizmu, nowej istoty, to jest dalej świadectwo Bożej mądrości, Bożego cudu. Nawet gdybyśmy zorganizowali wszystkie cząsteczki i stworzyli z nich formę najprostszą, jakąś błonę komórkową, z jej organellami, bo tak się nazywają, wewnątrz komórki, z jądrem komórkowym. Gdyby nam się udało w jakiś sposób technicznie połączyć atomy, związki, aby stworzyć coś
udającego prawdziwą komórkę, albo chociażby prawdziwe nasionko. Ale jeżeli zrobimy to sami, bez użycia żywej, jednej komórki pochodzącej od innego żywego ciała, nie jesteśmy w stanie nadal stworzyć życia. Stworzyć życia. Możemy użyć życia tego, który Pan Bóg dał wcześniej, ale Pan swojej mocy i wielkości patrzy na nas i tam się uśmiecha, mówi: no brawo człowieku, dałem ci tyle mądrości, korzystasz z tego, co ci dałem, korzystasz dalej z mojej mocy, ale przecież ty nigdy nie dorównasz się, nie dorównasz mojej wiedzy i umiejętnościom. Możesz kombinować i próbować, ale w żaden sposób nie przedłużysz sobie nawet życia, a tym bardziej twoje ludzkie zabiegi nie są w stanie zapewnić życia wiecznego. Życia wiecznego, do którego tak naprawdę tęskni każdy z nas. Kiedy otworzymy Księgę Genezis na 3 rozdziale, 22 wersecie, pierwsza Księga Mojżeszowa 3:22, jest tam napisane, że rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Pamiętamy, kiedy Pan Bóg wypowiedział te słowa? W sytuacji, kiedy człowiek wybrał grzech, wybrał zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła, Pan Bóg powiedział: okej, teraz znasz dobro i zło, ale obyś nie żył wiecznie w tym stanie, jakim jesteś, znając grzech, zabraniam ci sięgania więcej po owoc z drzewa życia. Dawno temu, parę tysięcy lat temu, na zawsze, można by powiedzieć, zostało nam zabrane drzewo życia i wszystkie nasze zabiegi, wszystkie nasze najwznioślejsze myśli, dążenia, dokonania nie są w stanie przywrócić nam dostępu do tego drzewa. I tak naprawdę bylibyśmy skazani na wieczną zagładę. Na to, aby po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, niektórzy kilkuset latach, jak czytamy w Biblii, umrzeć, zasnąć na wieki. Ale dostęp do drzewa życia, do tego, co naprawdę ma moc przedłużania nam dni, które mogą płynąć w zdrowiu i radości, może zostać ludzkości przywrócony. Kiedy otworzymy Apokalipsę Jana, czyli Księgę Objawienia, na 2 rozdziale i 7 wersecie czytamy: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Zwycięzca będzie miał możliwość spożywania na nowo z tego drzewa życia. Ale kim jest ten zwycięzca? Możemy otworzyć kolejny rozdział tej samej księgi, rozdział 22 i werset 14. Tam znowu to drzewo jest wspomniane. I jest też wspomniany warunek, jak można odzyskać do niego dostęp. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. I nie znowu w super wspaniałym proszku reklamowanym gdzieś jako najlepszy na świecie. Ale jak czytamy w Biblii, piorą szaty w drogiej, właściwie bezcennej krwi Jezusa Chrystusa. Zwycięzcy piorący swoje szaty w krwi Jezusa mają zapewniony dostęp do życia wiecznego w raju, do tego drzewa, które przedłuża nasze dni. Tylko i wyłącznie tak? Dokładnie. Nic więcej. Nic dodać, nic ująć. Dlatego, kiedy rozmyślamy jeszcze raz o tych wszystkich doczesnych działaniach, możemy sobie otworzyć Psalm 146 na wersecie 2
i jeszcze raz przypomnieć, jak ulotni jesteśmy bez tego drzewa żywota. Jak krótko nasze dni trwają tutaj i jak niewiele możemy zrobić z tym wszystkim. Psalm 146, werset 3 mówi: nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. A werset 4: gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Czy jako ludzie wierzący czasami nie jesteśmy poddani tej pokusie, a może nawet ulegamy jej, aby zbyt wiele ufności pokładać jednak w drugim człowieku, może nawet w samym sobie, w swoich umiejętnościach, w swoich zabiegach, mając nadzieję, że w jakiś sposób pomożemy sobie w tej walce o życie wieczne. Zapominając, że w momencie, kiedy przychodzi śmierć, a bardzo często przychodzi zaskakująco szybko, niespodziewanie, giną wszystkie nasze dążenia, zamysły, wracamy do prochu. I tak jak wspomniałem wcześniej, część z tego prochu możemy wyciągnąć. Możemy podarować komuś innemu. Możemy przedłużyć jego życie, ale to jest tylko przedłużenie. Tutaj ciekawostka. Najdłużej żyjącą tkanką, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa, jest rogówka, czyli ta zewnętrzna błona na oku, chroniąca je przed różnymi urazami. Wyobraźmy sobie, że jeden człowiek, który umarł, został jej pozbawiony po śmierci, została przekazana drugiemu człowiekowi. Ten drugi żył z nią ileś lat i też umarł. I znowu ta sama rogówka została przekazana trzeciemu człowiekowi. Ale zobaczmy, oni wszyscy po kolei dalej umierają. To jest tylko tkanka. Nie możemy wiązać niestety nadziei w tym, że całego człowieka kiedyś będziemy mogli tak ratować. Jak mówi Jezus w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, 25 wersecie: jedyną nadzieją jest nikt inny jak On sam. Rzekł jej Jezus, jej, czyli rozmówczyni, w sytuacji, kiedy zmarł Łazarz, rozmawiał z jej siostrą i mówi: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Siostra Łazarza usłyszała w tym momencie najwspanialsze słowa Ewangelii. Choćbyśmy umarli z różnych przyczyn, z powodu jakiejś choroby, urazu, z powodu wybrania złej formy terapii, bo tak byliśmy przekonani, z powodu wybrania może jednak zaniechania dobrej terapii, z powodu wielu innych rzeczy. Jeżeli tylko wierzymy Jezusowi, jeżeli jesteśmy razem z Nim zwycięzcami w tej walce, w wielkim boju, boju Boga z szatanem, jeżeli pierzemy nasze szaty, szaty, które brudzimy przez nasze grzechy, w Jego krwi, wyznając Mu grzechy, doświadczając Jego mocy, zmiany naszego życia, Jezus obiecuje: choćbyśmy umarli, będziemy żyć. Będziemy żyć wiecznie i odzyskamy dostęp do drzewa żywota. Wszystkie skuteczne metody medyczne, wszystkie nieskuteczne metody medyczne, nasze zasady zdrowia, ruch, dieta, odpoczynek i tak dalej, i tak dalej. Nawet zaufanie Bogu tu, na ziemi, nie są w stanie zapobiec ostatecznemu kresowi doczesnego życia. Chyba że znajdziemy się w gronie tych szczęśliwych, witających Boga za życia, kiedy będzie przychodził. Choćby nawet zmodyfikowano moje DNA, i tak to ja nadal podejmuję decyzję o randze wiecznej, o moim przeznaczeniu. Osobno czy razem, wszystkie te rzeczy nie zapewnią nam życia wiecznego, ani go nam nie są w stanie odebrać. Choć wpływają na to, co tu i teraz. Mogą docześnie nam pomóc albo zaszkodzić. Nie są i nie powinny być tym, w co
inwestujemy najwięcej czasu i czemu poświęcamy najwięcej uwagi, o czym najwięcej dyskutujemy. Skoro rozwiązanie jest tak proste, skoro Jezus mówi, kto wierzy we mnie, żyć będzie. Pytanie jest, jak bardzo dbamy o rozwój właśnie wiary w Jezusa. Skoro ci, którzy piorą szaty, mają dostęp do drzewa życia wiecznego, pytanie, czy ja dzisiaj używam tej cudownej substancji, jaką jest przelana na krzyżu za mnie krew Jezusa. A Jezus obiecuje, że przyjdzie czas taki, jak opisany w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, w wersetach od 15 po 18. 1 Tesaloniczan 4, od 15 po 18. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej wstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Jezus przyjdzie zabrać żyjących wierzących, wzbudzić z martwych wierzących, którzy umarli. I zauważmy, nie będzie wtedy pytał, kto jakie ma implanty, kto jak ma bardzo zmodyfikowane DNA, kto jakie leki przyjął czy nie przyjął. On tylko będzie wiedział jedno, kto mu naprawdę uwierzył i kto postępował zgodnie z całym przekonaniem dotyczącym prawd zbawienia i innych rzeczy, o których wspomnieliśmy. To się będzie liczyć. Dlatego kończąc, chciałbym razem z apostołem Mateuszem, który cytuje Jezusa, zachęcić do tego, aby nie bać się tego, który zabija ciało, ale duszy zabić nie może, ale żeby bać się tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Tu jest nawet powiedziane w liczbie mnogiej, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszę zabić nie mogą. Jest wiele takich osób, rzeczy, wydarzeń, które niszczą nasze ciało. Albo obawiamy się, że mogą nas rzeczywiście doprowadzić do śmierci. Ale nie zapominajmy, że te wszystkie rzeczy, tak jak już było powiedziane, nie są w stanie doprowadzić nas do śmierci wiecznej, zabrać życia wiecznego. O ile będziemy bać się raczej tego, jak mówi Mateusz 10:28, tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Tylko Bóg ma władzę, aby na zawsze unicestwić człowieka, ducha, ciało, duszę jako całość naszego istnienia, ale ma On i tylko On tę moc, aby nas zachować przy życiu. W dobrym słowa tego znaczeniu bójmy się więc Boga, Jego szanujmy, o Nim myślmy najwięcej. Starajmy się zabiegać o to, co ma Jego gwarancję, dożywotnią gwarancję dla nas. Szkoda, moim zdaniem, emocjonować się doczesnością bardziej niż wiecznością. Po co przywiązywać więcej uwagi, poświęcać czasu doniesieniom naukowym czy nawet paranaukowym więcej im niż drogocennej i pewnej krwi Jezusa Chrystusa? Oczywiście warto korzystać z osiągnięć nauki w granicach wyznaczonych przez Biblię, przez moralność, nie łamiąc przykazań, zgodnie z przekonaniem, nie osądzając innych. Ale najważniejsze, aby podjąć decyzję prania swoich szat, stałej relacji z Jezusem, w wyznawaniu grzechów, w przyjmowaniu Jego przebaczenia, w postępowaniu dalej w życiu z Jego mocą,
aby wierzyć i wytrwać w tym wszystkim i zostać zwycięzcą, który będzie miał dostęp do drzewa żywota. I aby o tym właśnie opowiadać drugiemu człowiekowi, aby nieść prawdziwą, czystą Ewangelię, dającą nadzieję na życie wieczne, zamiast spierać się o drugorzędne sprawy, które mogą tylko i aż i tylko zaszkodzić zazwyczaj docześnie. Bracie, siostro, jaką decyzję podejmiesz ty? Kogo będziesz się bać? Pozostawiam z tym pytaniem i wierzę, że podejmiemy mądre decyzje. Amen.